Dzisiaj wybieramy się na 2 tygodnie przed świętami do miasta. Zobaczymy, czy są jakieś dekoracje świąteczne. Potem jeszcze raz pojadę wieczorem. Szary dzień. Oczekiwanie na śnieg, ale prognozy raczej są nieciekawe. Święta będą raczej w deszczu. Jak widać, życie bardzo ono się toczy. Zaraz wyjdziemy na ścieżkę rowerową. Miałem dość długą przerwę w filmowaniu, ale to ze względu na aurę było trochę jakichś takich śniegów, stopów. Z prawej strony mamy osiedle Żużyckie. Teraz będziemy przejeżdżać pod byłym wiaduktem kolejowym, który ma być przerabiany na ścieżkę rowerową. Tak zwana zielona szczowa, jak wielokrotnie pokazywałem tę trasę. Ona wiedzie aż do Jędrzuchowa. Tutaj w tej dzielnicy na razie cisza i spokój. Wypuszczam dopiero wieści jakieś dekoracje się zobaczymy, ale to jest jeszcze 2 tygodnie przed świętami.
Dzisiaj normalny pracujący piątek. Ruchu niewiele. Niedługo się zacznie, albo już była przedświąteczna. Ruch przedświąteczny. Kasturana, nie kasturana, tylko dom towarowy. Kasturana tylko jest to w mojej lewej stronie. Już jesteśmy coraz bliżej miasta. O, tu jakiś wynik posławili. Będą coś budować. Minęliśmy Kasturanę. Nie mamy fabrykę wódek, ale czy to działa teraz? Po lewej stronie mamy w takim zielonym opakowaniu bibliotekę miejską. Wprost zarysy starego miasta z wieżą kościoła Matki Boskiej. Na wprost jest filharmonia. Były filharmonik. Teraz nie ma liści drzew. Trzeba pustym więcej widać. No.
tam na wprost jest właśnie budynek filharmonii. My teraz pojedziemy wzdłuż głównej arterii miasta Westerplatte. Jak widać, tu żadnych świątecznych dekoracji jeszcze nie ma. Przejeżdżam koło hali Filharmonii Nowej. No, już chyba 6-7-8 lat ma. Mniejsze dla się nic nie zmieniło. Nie tak jak jest, tak jak było. Mamy tu po lewej stronie, tam za tym długim blokiem wieżowce, tam były swojego czasu pióra. Hej!